Szanowni Państwo, jako pierwsza była, zgłosiła się do głosu pani Elżbieta Ogrodnik. To pani, rozumiem. Proszę bardzo. Pozwoliłam sobie Cię przyjechać na tę sesję, ponieważ podczas ubiegłej sesji prosiłam Pana o poinformowanie, ile działa klubów na terenie tej dzielnicy. Zapytałam się również o klub na Klinach. Udzieliłam Pani informacji, że klub na Klinach należy do dzielnicy 10. Po takich głębszych dochodzeniach uzyskałam informację, że klub gminy należy do dzielnicy 8. Dlatego nie wiem, czy zarzucał Pan radnym z mojej miejscowości, że kłamią czasami, że niesłusznie oskarżają pewne rzeczy, ale teraz, gdy mam dowody na to, że podczas tamtej sesji, jak Pana zapytałam, czy ten klub należy do dzielnicy 10, Pan powiedział, że tak, to wychodzę z założenia, że Pan również kłamie. Że Pan również kłamie. Wydaje mi się, że te pieniądze rozdysponowane na kluby, to będę dokładnie śledzić, czy Kliny dostaną coś. Ja powiedziałam podczas tamtej sesji, że ja nie jestem za tym, żeby któryś klub po prostu nie dostał żadnych pieniędzy. Tylko żeby albo dostali wszystkie kluby porówno i faktycznie te, które należą do tej dzielnicy. Może tyle. No to rozumiem, że to było skierowane do mnie, to nie Pan się odnieść do tego. Szanowna Pani, po pierwsze nie kłamie, po drugie Pani sama nie wie, o czym Pani mówi. Dlaczego? Ano dlatego, że po pierwsze odpowiedzi na Pani pytania udzielałem nie ja, tylko Pan Przewodniczący Domański, szef Komisji Kultury, to po pierwsze. Ale ja Pani nie przerywałem, więc wypada mi się tym samym zrewanżować. Po drugie, Pani nie pytała o Klub Kultury Kliny, tylko o Kliny. I też właśnie w kontekście osiedla Kliny, o którym Pani mówiła, że znajduje się poza dzielnicą 10, odpowiadał Pan Radny Domański. A co do tego, gdzie się znajduje Klub Kultury Kliny, o który Pani teraz pyta, bo wcześniej Pani pytała o osiedle, a nie o klub, to się znajduje około 100 metrów za granicą dzielnicy 10. Natomiast w przeważającej mierze korzystają z niego dzieci z osiedla, przepraszam, z dzielnicy 10. I mam nadzieję, że ten klub otrzyma pieniądze, wbrew Pani nadziejom, ponieważ byłoby absurdem, żeby klub, który obsługuje dzieci z dzielnicy 10, miał nie otrzymać dofinansowania w imię tylko dlatego, że granica jest stara, zupełnie odpowiadająca dzisiejszym realiom, dzisiejszym potrzebom i wręcz absurdalnie przebiegająca. To po pierwsze, to jakby po trzecie. Więc zarzut co do mojego kłamstwa to po prostu bzdura, bo nie ja Pani opowiadałem, więc nie ja mogłem kłamać. A Pan Domański, który Pani odpowiadał, z całą pewnością odpowiadał prawdziwie, bo Kliny znajdują się w dzielnicy 10 w 95%, tylko 5% osiedla Kliny znajduje się w dzielnicy 8. Gdyby Pani zadała pytanie w sposób rzetelny i pytała, gdzie jest położony Klub Kultury Kliny, to na pewno Pan Domański odpowiedziałby Pani, że w dzielnicy 8. A skoro Pani zapytała, gdzie są Kliny i że Pani wie, że Kliny są w dzielnicy innej, a nie 10, to Pan Domański bardzo słusznie z Panią sprostował. Więc tyle odnośnie kłamania i tym podobnych rzeczy. Jeśli Pani komuś kłamstwo zarzuca, wypadałoby dobrze wiedzieć, o co Pani pytała. Panie Przewodniczący, ja prosiłam Pana na samym początku sesji, żeby Pan wymienił, ile klubów należy do dzielnicy 10. I Pan wymienił między innymi klub na Klinach. Wtedy ja się zapytałam, czy klub na Klinach należy do tej dzielnicy. Ja nie mam przy czym Pana sklerozy. To ja potwierdzam. Klub Kultury Kliny należy do dzielnicy 10, pomimo że znajduje się w dzielnicy 8. Dlaczego? Dlatego, że obsługuje dzieci z dzielnicy 10. I fakt, że znajduje się około 40 sekund za granicą dzielnicy 10, niczego tu nie zmienia. Więc proszę nie zarzucać, że ja rozmawiałam z... Owszem, zadawałam Panu pytania Domańskiemu, ale wyraźnie pamiętam, jakie pytania zadawałam Panu. No to też jest kłamstwo, ja to potwierdzam. Potwierdzam Pani po raz kolejny. Klub Kultury Kliny należy do dzielnicy 10. Nie należy. Nie znajduje się w dzielnicy 10, natomiast należy i mam nadzieję, że otrzyma finansowanie. Nie znajduje się i nie należy. Ja będę dogłębnie śledzić i mieszkańcy. Będziemy dogłębnie śledzić po prostu, jak te pieniądze będą rozdysponowane na klub. Czy klub Kliny dostanie pieniądze z dzielnicy 10? Dobrze, wszelkich starań, żeby otrzymać. Coś dodać. Pan Edmacherka, proszę bardzo. Jeszcze, bo Pan Przewodniczący nie powiedział tego,
A chciałem dodatkowo Panią poinformować, że ta niewielka część Klinów, która jest obecnie praktycznie poza naszymi granicami, niebawem zostanie przyłączona do dzielnicy 10. Niebawem zostanie, ale nie jest przyłączona, proszę Pana. Na dzień dzisiejszy nie jest przyłączona i w tym roku nie jest przyłączona. Dlatego wydaje mi się, że... W tym roku nie, ale rozmawiamy o roku przyszłym. Tak, ale... Pieniądze były rozdysponowane w tym roku na ubiegłym. Ale druga Pani, jakie to ma znaczenie, w której dzielnicy się znajduje? Do czego Pani zmierza? No ma znaczenie. Jakie? Ma znaczenie. No, duże ma znaczenie. Tak, ale to jakie? Ma znaczenie, że w obrębie naszej dzielnicy też są kluby, które mogłyby te pieniądze dostać. I dostaną. Na przykład klub w Wróblowice. Osiedlo. Pan radny Bańczyk. Który jest, był i będzie. Nie ma znaczenia. Ważne, które dzieci chodzą, że dzieci chodzą z naszego domu. To będzie jest analogicznie jest moment. Analogicznie ze szkołą, do której przychodzą dzieci, że też z ósmej dzielnicy. Co, idziemy do nich po pieniędzy na remont tej szkoły? Nie. My dajemy na tą szkołę, bo uważamy, że wszystkie dzieci są nasze. Nie ma podziału dzielnicowego na dzieci. Wszystko. Lepsze i gorsze, które mogą iść albo nie mogą iść do tego klubu czy do tej szkoły. I jeszcze Panu powiem, bo to nie nawet Pani, tylko właśnie Panu, że w szkole w Swoszowicach 1/3 uczniów nie tylko jest spoza dzielnicy, ale spoza gminy miejskiej Kraków. W ogóle spoza Krakowa. Czy to jest powód, żeby tej szkole nie dawać żadnych pieniędzy? Ale to nie my dajemy. Panie radny, pan głos mi dostał. Pan głos mi dostał. To trzeba pojęcia. Nie wolno pojęcia, bo tutaj jest, tu pan nasze dzieci posyła do tamtego klubu, a tu pan przysyła dzieci z tamtego. To pan mieli pojęcia w tym momencie. Nie, szanowni państwo, jest na terenie dzielnicy, są pewne ośrodki, które były i będą, i są. I te pieniądze dostają, i te ośrodki dostają mniej. Po prostu te ośrodki dostają mniej, bo nie wytłumaczy Pan cudownego rozmnożenia środków na jeden dodatkowy klub, który jest poza naszą dzielnicą. Nie jest poza naszą dzielnicą, ale służy dzieciom w naszej dzielnicy. A jaka jest pewność druga, że nie dostaje z dwóch dzielnic na raz? Jeśli dostanie z dwóch dzielnic, to super. To już będzie za późno. To właśnie, a nie dostaną Wróblowice z żadnej dzielnicy. A z jakiej Pan, na jakiej podstawie Pan twierdzi, że Wróblowice nie dostaną? Wyciągnę pewnie uchwałę Rady i przeczytam sobie budżet. To ja Panu powiem, że fajnie by było, żeby Pan to zrobił. Szkoda, że Pan tego już nie zrobił, bo w tej chwili to właśnie troszkę kompromituje w moim oczach. Nie, ja jestem na tak, sposób, nie jest Pan na bieżąco w ogóle. Częściej, skoro Pan rozdaje pieniądze ośrodkom, które są poza terenem... Nie jest Pan w ogóle na bieżąco, a to dlatego, no, że Klub Kultury w Wróblowice... Nie będziemy się przekrzykiwać, Szanowny Panie. Klub Kultury w Wróblowice, jako jedyny w pośród wszystkich klubów w naszej dzielnicy, a Pan o tym najwyraźniej w ogóle nie wie, nie wie Pan, o czym Pan mówi, jest Pan nieprzygotowany do dyskusji. Tak, dostaliśmy na ogrzewanie, na remont. Dostał jako jedyny kilkadziesiąt tysięcy złotych na remont. Podobnie w roku, ale proszę Panie, albo będziemy dyskutować, albo będziemy się przekrzykiwać. Ze mną przekrzykiwać Pan się nie będzie i zakończymy dyskusję całkowicie. Również w poprzednim latach Wróblowice jako jedyny klub otrzymał pieniądze na remont. Jest klubem... Klubie Kultury. Tak, w Wróblowice. I jako jedyny klub otrzymuje od nas kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie i narzekania ze strony tego klubu uważam za jakiekolwiek, za całkowicie nieuzasadnione, ponieważ ten Klub Kultury w Wróblowice otrzymuje więcej pieniędzy, parokrotnie więcej pieniędzy, niż wszystkie pozostałe kluby razem wzięte. Więc jeśli pański apetyt na dofinansowanie klubu we Wróblowicach jest niezaspokojony, no to trudno. Pewnie apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale Pana naprawdę troszkę przesada. Tak jak powiedziałem, klub kultury... Poczytamy budżety, no to super, tylko troszkę Pan się spóźnił. Zanim Pan wypowie takie zdanie następnym razem, niech Pan się najpierw przygotuje, a potem krytykuje, bo nie wie Pan, o czym Pan mówi. Dobrze, przejdziemy za... Przepraszam, Pan radny Kotecki. I potem Pan zdaje się, tak? Czy nie? Tak. Nie, nie, ja pytam Pana tutaj, czy Pan coś się zgłasza, czy nie do dyskusji? Nie, to Pan się ma, Kotecki. Mamy czas. Panie Przewodniczący, na ostatniej sesji padły zarzuty tutaj wobec Pani Heli, że mówi nieprawdę. I ja bym chciał, żeby Pan Przewodniczący przeprosił nie tylko Panią Elę, ale wszystkich mieszkańców, dlatego, że Pani Ela mówiła prawdę. Bo ona mówiła dobitnie i dokładnie. Pytała się o Klub Kultury Kliny. A Pan wywija kota ogonem w chwili obecnej. Można to sprawdzić wszystko w nagraniu. Jest do odtworzenia. Tak samo było z Panem Domańskim. Też uparcie twierdził, że Pani Ela kłamie. Więc pytam się, gdzie... Mówi nieprawdę, przepraszam. Mówi nieprawdę. Więc pytam się, gdzie Pan Przewodniczący przesuwa granicę dzielnic. Na chwilę obecną
są takie granice, jakie są. Czy one się zmienią, czy się nie zmienią, nie ma to w tej chwili żadnego znaczenia. W tej chwili ma znaczenie to, że klub kultury Kliny należy do dzielnicy 8, a nie do dzielnicy 10. Oczywiście, że tak, ale przepraszam, my, nasza rada daje pieniądze. Z naszej rady idą pieniądze do dzielnicy 8. Dlaczego te pieniądze nie mogą iść do innego klubu? Nie mogą iść do Soboniowic, nie mogą iść do Zbytniowic czy do Wróblowic? Pytam się. Proszę mi odpowiedzieć na to pytanie. Ja bym proponował, bym powiedział, co do podziału środków powierzonych na kulturę, myślę, że dużo lepiej będzie, jeśli odpowie na ten temat pan przewodniczący Domański, bo on jest odpowiedzialny za te kwestie. Natomiast ja panu powiem, co ja na ten temat uważam, nie będąc członkiem tej komisji. Ja uważam, że należy się kierować interesem mieszkańców, nie interesem mapy, czyli tym, gdzie kreska na mapie przebiega, bo to jest zupełnie absurdalne i przestarzałe, tylko interesem mieszkańców. W interesie mieszkańców osiedla Kliny i nie tylko tego osiedla, bo zapraszane tam są wszystkie dzieci, jest to, ażeby ten klub kultury, który działa na terenie tego osiedla i opiekuje się tymi dziećmi, ma dla nich bardzo szeroką ofertę, z którego one po prostu korzystają, a więc mieszkańcy dzielnicy 10 korzystają z tego klubu kultury, żeby ten klub był dofinansowany. Nie widzę żadnego powodu, żeby akurat ta jedna placówka miała być pozbawiona finansowana, żeby ta jedna miała być jakaś wyklęta i żeby akurat te dzieci z osiedla Kliny, zresztą bardzo liczne, miały być gorzej traktowane niż jakiekolwiek inne dzieci na terenie naszej dzielnicy. To jest absurdalne. Nigdy z takim pomysłem się nie zgodzę i zawsze będę uważać, że ten klub, tak jak każdy inny klub, który do tego trafiają nasze dzieci w dużej ilości, powinien być finansowany. Ja rozumiem, rzeczywiście jest to wściekłość z pana ust przebija faktem, że ja jestem z osiedla Kliny i klub kultury powstał na osiedlu Kliny, a u pana nic nie powstało, no jakaś tam jakby dysproporcja w zaradności radnego pana, tudzież mojego jest olbrzymia, ale na to nic panu nie poradzę. Cieszę się, że klub kultury ma szansę otrzymać pieniądze i mam nadzieję, że otrzyma te pieniądze i zrobię wszystko, żeby otrzymał pieniądze, tak samo jak każdy inny klub. Przypomnę panu jeszcze, mam nadzieję, że nie informuję, tylko przypomnę, że pan jest tego świadomy, że Klub Kultury Kliny podlega, tak samo jak wszystkie inne kluby kultury na naszej dzielnicy, Domowi Kultury Podgórze. I to dyrekcja tegoż domu rozdzieli pieniądze pomiędzy poszczególne kluby. Ja na pewno w to ingerować nie zamierzam. Nie widzę powodów jednakże, żebym miał podjąć jakiekolwiek kroki, żeby Klub Kultury Kliny miał być wyobcowany, gorzej traktowany, sekowany. Jeśli pan ma takie intencje, no to współczuję, ale trudno. Bardzo przepraszam, ja nie mam żadnych takich intencji. Pan tu mówi o naszych dzieciach. Nasze dzieci to są nasze dzieci z Klinu. Nasze dzieci z Soboniowic, z Wróblowic, to nie są dzieci dzielnicy 10. Czemu pan tak uważa? Czemu? Ano temu, że proszę mi powiedzieć, ile dostały pieniędzy kluby na działalność merytoryczną. Proszę mi powiedzieć. Ja tego nie wiem, szanowny panie, bo ja tych pieniędzy nie rozdzielam. Czemu pan mnie to pyta? Niech pan pyta dyrektora Domu Kultury Podgórze. Chwileczkę. Czy z naszej rady zostało w którejkolwiek uchwale przegłosowane pieniądze na sprawy merytoryczne klubu? Tak. W zadaniach priorytetowych wystąpiłem o przydzielenie dla każdego klubu po 5000 zł na sprawy merytoryczne. Niestety zostało to odrzucone. Dzisiaj te kluby muszą same zabiegać o pieniądze, o to, żeby istnieć bez pomocy rady. Więc pytam się, jak to jest? Dlaczego jedne dzieci dostają za dużo, a drugie nie mają nic? Które dostają za dużo? Dzieci na Klinę. Ile dostają za dużo? Konkretną sumę proszę podać. Ile dostają za dużo dzieci z Kliny? Nie, bo pan przewodniczący... Pan powiedział, że dzieci dostają za dużo. Proszę powiedzieć, ile za dużo dostają dzieci z Kliny? Kiedy dostały? I kiedy dostały wcześniej? Konkretne sumy proszę podać. To jest tak. Pan przewodniczący powiedział, że nasze dzieci, czyli nasze dzieci to rozumie wszystkie dzieci z całej dzielnicy 10. Tak samo jak i wszyscy mieszkańcy z dzielnicy 10. Dobrze pan rozumie. Oczywiście. No więc dlaczego twierdzi pan, że do dzielnicy 8. No wiadomo, no przecież jest dom kultury, chodzą wszystkie dzieci. Ale tak samo jest z innymi. Do tramwaju, do kościoła też chodzą różni ludzie, prawda? Ale kościołów nie możemy finansować.
No, szkoda, może być. Pytanie do pana. Jest fajny park w Kinach. Czy tylko dzieci z Klinów mogą tam chodzić, czy ale, z całego Krakowa? A przepraszam, ale w którym parku jest tak, że chodzą tylko ale my otrzymujemy mieszkańcy. Ten park, znaczy dofinansujemy utrzymywanie tego parku. Panie przewodniczący. Momencie, czy na boisko sportowe mogą chodzić dzieci z innych dzielnic, czy tylko z Klinów? Czy z dzielnicy 10? Na temat boiska to może nie mówmy, bo ja mam już dość tam Orlika, do którego walka była tak ostra, że później przez kilka miesięcy stał pusty. Tak. Bo niestety nie miał się kto tym zajmować. Tak. Więc na ten temat może lepiej nie rozmawiać. Ja bym chciał porozmawiać na temat tego Orlika, bo mamy problem tego typu. Nie wiem, jeżeli mogę. Tam jest tymczasowo. My dopiero mamy problem. Jeżeli mógłbym zabrać głos na temat tego Orlika. Przede wszystkim dobry wieczór wszystkim na sali. Moment. Rozumiem, że temat klubów kultury został wyczerpany. To znaczy jeszcze ja chciałam. Bo to musimy trzymać się porządku i temat po temacie. Do Domu Kultury to sobie schodzą dzieci z czego się? Soboniowice, Kosocice, proszę pana i Irański. I jeszcze z Foszowice. I fantastycznie. Foszowice też. I bardzo dobrze. A ja pani przypomnę, że właśnie między innymi dlatego, również dzięki moim staraniom, szanowna pani, co może potwierdzić pan radny Domański, szef Komisji Kultury, właśnie klub Soboniowice jako jedyny spośród wszystkich klubów w naszej dzielnicy został wyremontowany z budżetu miejskiego. Kosztem proszę ponad 200 tysięcy złotych. Proszę nie więc mówić, że to jest pana zasługa. Ja mówię, że dzięki mojej pomocy, a nie mojej zasłudze. Pieniądze zostały przekazane z Urzędu Miasta Krakowa. Tak, szanowna pani, jak wszystkie pieniądze z budżetu miejskiego i z dzielnicowego. Proszę mi nie mówić, dzielnica 10 nie dała nic na remont. Oczywiście, że nie, bo dzielnica 10 starała się o to, żeby były pieniądze gminne. A może to pani poświadczyć, i już to raz uczynił, pan przewodniczący Kośmiga, który właśnie szefuje Radzie Miasta Krakowa. Myślę, że pani go zna, dzięki a jeśli nie, to może powiedzieć. Dzięki staraniu pana Kośmidera, owszem, dostaliśmy no właśnie, ale to ale nie dzięki prośbę. Panu, proszę. Nie, dzięki jego decyzji, a dzięki mojej prośbie. Dzielnicy ale ktoś musiał do pana Kośmidera wystąpić o te pieniądze, proszę, żeby były z budżetu miasta. One proszę nie pana, spłynęły. Pan Kośmider był zaproszony do klubu do Soboniowic. Do klubu do Soboniowic. Tam trwały rozmowy. I tam pan Kośmider chodził, widział jak to wszystko wygląda, bo niestety klub się sypał. Niestety klub się sypał. I wtedy pan Kośmider obiecał, bo byłam na tym zebraniu, że dołoży starań do tego, aby ten klub został wyremontowany. Ale nie pozwolę mówić, że dzielnica 10, bo ciągle jest mówione, że remont dzięki państwa zasłudze. Absurd. Dobrze, to jest pani zdanie, ja się nie zgadzam. Oczywiście. No i tyle. Kolejny temat, pan by chciał mówić o Orliku. Ja bym jeszcze na sekundkę temat klubów osiedlowych. Klub osiedlowy Wróblowice jest bodajże chyba najstarszym klubem w tej okolicy. Tam data założenia tego klubu to jest bodajże 1920 któryś rok. I ten remont ogrzewania, o którym pan mówi jako inwestycji, to jest typowa inwestycja, dlatego że ona pozwoli zaoszczędzić na ogrzewaniu w przeciągu jednej tylko zimy kilkanaście tysięcy złotych. Także tutaj nie należy tego traktować w kategoriach jakiegoś hojnego gestu ze strony dzielnicy, tylko po prostu inwestycja, która pozwoli nam na bieżącym utrzymaniu tego klubu zaoszczędzić to grube tysiące złotych, które do tej pory były przeznaczane na ogrzewanie prądem tego klubu. Także tutaj. Ale to jest pan zadowolony czy nie? Jestem zadowolony. Bo najpierw pan powiedział, że dostaliśmy więcej niż wszystkie kluby razem wzięte. To jest faktem. A za 10 minut powiedział pan, że Soboniowice też dostały 20 tysięcy. Nie, Soboniowice dostały 200. 200 dostały. Tylko Soboniowice, pan myli fakty. Nie słucha pan albo pan myli. Soboniowice dostały z budżetu miasta, a Wróblowice otrzymały z budżetu dzielnicy. Dobrze, i faktem jest bezspornym, że Wróblowice otrzymały więcej niż wszystkie inne kluby razem wzięte z budżetu dzielnicy. Ale jest to inwestycja, która na pewno się zwróci. No i tym lepiej chyba, jak sądzę. Tym bardziej chyba jest cenna. No o to chodziło, natomiast nie wszystkie inwestycje są inwestycjami, które się będą zwracać w poprzednich latach. No, są też dotacje, które po prostu są najzwyczajniej w świecie przejadane, albo tak jak Orlik na Klinach, są inwestycją na wiwat. Tak. Są inwestycją na wiwat, są inwestycją nietrafioną, są inwestycją, która tylko i wyłącznie odzwierciedla ambicje, żeby nie powiedzieć chore ambicje radnych z tej dzielnicy, gdyż... Z tego osiedla, gdyż jako klub sportowy Wróblowianka byliśmy niestety, ale operatorem tego Orlika w 2010 roku. Szybko się z tego tematu wycofaliśmy, dlatego że koszty tego utrzymania tego Orlika były ogromne. Wypowiedzieliśmy umowę z ZIS-owi,
I niestety dyrektor gimnazjum na Klinach, które to gimnazjum przejęło pana z tego Orlika, nie raczyło się zgłosić do wodociągów i rozwiązać umowy. Do elektrowni. Do elektrowni także. I rozwiązać umowy o dostarczenie wody i o przepisanie umowy na siebie, zostawiając nam rachunki za kolejne miesiące, za które my mamy do tej pory kilka tysięcy złotych do zapłacenia. I są to rachunki, jest to woda, jest to prąd, które zostały zużyte przez dzieci, przez mieszkańców, przez wszystkich mieszkańców dzielnicy Kliny, osiedla Kliny. Łącznie też oczywiście przez nasze dzieci, które tam oczywiście w małym stopniu dojeżdżały, ale te rachunki mamy do zapłacenia my jako klub osiedlowy Wróblowianka, jako klub sportowy Wróblowianka, tylko dlatego, że dyrektor gimnazjum na Klinach nie raczył przepisać umowy na media na siebie. I tutaj staramy się z tym zadłużeniem walczyć od dłuższego czasu, część tego zadłużenia jest już spłacana, natomiast no, niestety my z dzielnicy nie mamy żadnej pomocy. W tej kwestii pisaliśmy pisma do wodociągów, pisaliśmy pisma do elektrowni, mamy komplety pism złożonych. Niestety nikt nie jest zainteresowany na poważnym rozważeniem tej kwoty. Mamy tytuły egzekucyjne od komornika, jeżeli idzie o prąd. I mamy tytuły jeszcze z wodą, póki co wodociągi obchodzą się z nami łagodnie. Natomiast to by było tyle w temacie Orlika na Klinach. Bardzo kosztowna inwestycja, zupełnie nietrafiona, problemy z operatorami, problemy z mieszkańcami przede wszystkim. Państwo, którzy mieszkają w bezpośrednim sąsiedztwie, zgodzili się na ulokowanie tego Orlika w tym właśnie miejscu. Natomiast teraz wszystkie listy, pisma, petycje są przez nich kierowane do Urzędu Miasta, do dzielnicy, żeby ten Orlik był jak najkrócej czynny, żeby tam ograniczyć dostęp do tego Orlika i wszelkie skargi są pisane. Więc albo Państwo się decydują na przyjęcie takiej inwestycji, którą Sfoszowice, Wróblowice, Rajsko, Zbytniowice przyjęłyby z otwartymi rękami, natomiast Kliny niestety kukułcze jajo podrzucają. Pani w ZIS-ie, do której my chodzimy załatwiać pewne sprawy, próbuje nam po raz kolejny tego Orlika wcisnąć, i szukając operatorów, nie, że tak powiem, nie proponując niczego w zamian, czyli nie proponując żadnego dofinansowania. Czyli aktualnie nie ma operatora, tak? Bez operatora. Nie ma operatora. Animator jest. Jest poszukiwany. Operatora nie ma, jest animator, za którego płaci dzielnica. Natomiast no, zaczną się z powrotem. ZIS, bo inaczej byłby z tym duży problem. To ja panu powiem tak. Bo... Jeszcze ja chciałem. Już, ale to. Sekundkę. No, a no, zapomnę. Przeze panu jedną rzecz. No. Była dzielnica informowana, jeżeli chodzi o takiej sytuacji, jeżeli chodzi o klub sportowy, iż te rachunki są niezapłacone, znaczy ta woda jest nieprzepisana. Czy te media są nieprzepisywane i było to już tutaj poruszane i tu na pewno Państwo macie wiedzę na ten temat. Ja nie dopowiem, bo usłyszałem tutaj kontekstem Panią, że Pani, pierwszy raz chyba bodajże o tym słyszę, z tego takie zdziwienie Pani widzę. Nie zdziwienie, tylko ja byłam zaskoczona tym, czemu od razu drugą. Proszę Panią, dwa lata mieliśmy się o to, żeby dzielnica coś z tym zrobiła. Jeżeli coś się zakończa, to się zakończa również odnośnie danych mediów, tak? Mamy, znaczy rozwiązuje się umowy z ZIKIT-em, proszę Panią. Natomiast natomiast kwestia przejęcia przez następnego, no ja bym się szczerze zdziwił, gdybym przejął jakiś obiekt i nie zobaczył żadnego rachunku za media przez kilka. Dobrze, ja mogę powiedzieć jeszcze już, ale naprawdę zapomnę o tym. To jest wina przede wszystkim poprzedniego zarządu, bo to było za poprzedniego zarządu. My w składzie, w którym dzisiaj tutaj jesteśmy obecni, reprezentujemy nowy zarząd. Ja funkcjonuję nadal jeszcze, dlatego jeszcze chciałem zabrać parę słów. Ja mam rachunki jeszcze, bo do mnie przychodzą, rachunki ponowienia od komornika i od jednego, od drugiego. To lipiec tamtego roku, czyli 2012, jeszcze klub sportowy Wróblowianka jest obciążony prądem, wodą tamtego roku, a z ZIS-em rozwiązaliśmy umowę w 2011 roku na wiosnę. A czemu pan tego nie pokazał komornikowi w takim razie? No a co to komornikowi? Jakiś nieprzypisany, kto nie interesuje? No proszę bardzo. Temat ja też tu nie poruszył. Nie ma na ręce koruny, nie musi być decyzja administracji. Szanowni Państwo, to już naprawdę teraz... Jeszcze raz powtarzam, chodzę po urzędach skarbowych, znaczy nie po urzędach, no bo to komornik tam poszło. Tłumaczy się z czegoś, co myśmy w ogóle nie korzystali. Ale szanowni Państwo, to sobie uzgodnijmy razu na wstępie, że tak naprawdę w tej chwili, jakkolwiek zabrzmi to brutalnie, to tracimy czas. Ponieważ my jako Rada Dzielnicy 10 nie pomożemy Wam w spłaceniu długów, ani nie pomożemy Wam w relacjach z komornikiem, ani nie rozłożymy Waszych umów.
To są tylko i wyłącznie. Ale ja panu znowu nie przerywałem. I dopóki my, dopóki państwo tego sami nie zrobicie, to tutaj nie będzie nic z tej sprawy zrobione. Nie ma takiej szansy. Ja chciałbym wysłuchać odpowiedzi, a pan przeszkadza. Bardzo proszę. Teraz mówi pan przewodniczący. Jak będzie pana kolej, będzie pan mówił. Ale ja już wiem, że w niczym mam. I potraktujmy to. Proszę nie przeszkadzać, ja chcę wiedzieć, co powiedział pan przewodniczący. Proszę szanować fakt, że panu nikt nie przeszkadza. To nie jest takie ciężkie. Tak jak powiedziałem, nikt z nas, na pierwszych chęciach państwu w tym nie pomoże, ponieważ nikt z nas nie ma takiej formalnej możliwości. Co więcej, jeżeli państwo, jak sam pan, który jeden z panów tu powiedział, wincie za to poprzedni zarząd, to nikt z nas, z tego co wiem, nie był członkiem poprzedniego zarządu, ani nawet klubu Wróblowianka. Co do zarzutu, że teraz nie ma operatora. Ja się twierdzę, że może to i dobrze, bo odkąd nie ma operatora, to nie ma też wszystkich patologii, które miały miejsce, kiedy była Wróblowianka. To nie jest tak, że Wróblowianka sama zrezygnowała, bo myśmy bardzo się o to, żeby Wróblowianka została stamtąd usunięta, starali. Sam do tego przyłożyłem wiele, wiele pracy i to się udało. Proszę tutaj nie mówić, że było super i że tam było mało dzieci z Wróblowianki, bo Wróblowianka okupowała ten obiekt we wszystkich miejscach, które były atrakcyjne, czyli całe popołudnie, popołudnie aż do wieczora. I wolne były jedynie weekendy oraz przedpołudnia, kiedy wiadomo, że dzieci są w szkole, a osoby dorosłe w pracy. Tak więc ja akurat wcale nie boleję, że Wróblowianki tam nie ma, wręcz się cieszę. Być może pod państwa zarządem, tego ja nie wiem, bo panów nie znam, a nie wiem, jak działa Wróblowianka dzisiaj, być może dzisiaj takich patologii, jakie miały miejsce wówczas, już by nie było. Być może wy podchodzicie do tego tematu zupełnie inaczej, dużo lepiej niż poprzedni zarząd. Jeśli tak, to chwała wam za to. Ale tak czy siak, obarczanie Rady Dzielnicy 10, czy też jakichkolwiek radnych poszczególnych odpowiedzialnością za to, jak funkcjonował Orlik dawniej, albo za to, jak funkcjonuje Orlik obecnie, to jest pomylenie adresów. Bo za funkcjonowanie Orlika nie odpowiada Rada Dzielnicy 10, ani żadna inna rada żadnego Orlika, lecz tylko i wyłącznie Zarząd Infrastruktury Sportowej, który w ramach swych kompetencji za to urzędnicy tam zatrudnieni biorą pieniądze, żeby pilnować funkcjonowania Orlików. Na Orliku przy ulicy Fortecznej poprawiło się znacznie to, co najważniejsze, czyli dostępność Orlika dla mieszkańców. W tej chwili nie trzeba być zawodnikiem Wróblowianki, by w godzinach dowolnych z niego korzystać. Co do narzekań sąsiednich mieszkańców, oczywiście, że narzekają, ale nie narzekają bardziej niż wtedy, kiedy Wróblowianka była operatorem. Co więcej, niestety jest tak, że mieszkańcy właściwie wszystkich, sąsiadujący właściwie ze wszystkimi Orlikami w całym Krakowie, a może i w całej Polsce narzekają, bo to rzeczywiście jest kłopotliwe sąsiedztwo, jeżeli ktoś do późnych godzin wieczornych kopie tam piłkę, panowie pewnie nie macie, a może macie metalowe piłkochrony, czyli i wiecie, jaki odgłos z tego się wydobywa, kiedy ktoś mocno kopnie piłką w metalową siatkę. To jest kolosalne. A akurat byłem, bo tam bardzo blisko przejeżdżam. To akurat jest pan w błędzie. To zapraszam, żeby pan zagrał. I szanowni państwo, wszystkie te kłopoty, które macie z niezapłaconymi rachunkami, które macie z komornikiem, które macie z nierozwiązanymi umowami, musicie sobie poradzić. Nikt za was tego nie zrobi. My nie możemy przeznaczyć pieniędzy na spłacenie długów Wróblowianki. Nie mamy takich formalnych możliwości. Tak, tylko to są dzieci z Klin, proszę pana. To są dzieci z Klin, które korzystały z tego Orlika po naszym... Szanowny panie, nikt w Wróblowiance nie kazał być operatorem Orlika. Jeśli Wróblowianka się... Ale tego Orlika, zostały jeśli dzieci Wróblowianka, z Klin, naszej dzielnicy... Znowu pan przerywa i skończymy rozmowę. Jeśli Wróblowianka porwała się z motyką na słońce, panowie, jeśli Wróblowianka, jeśli Wróblowianka porwała się z motyką na słońce i popada z tego powodu w problemy, to trudno, to po prostu mogę jedynie współczuć. Ale przy najlepszych chęciach nikt tu państwu nie pomoże, bo nie ma takiej możliwości. Gdybyście poszli do ZUS-u i włożyli ten swój problem, też by wam powiedziano, że pominęliście adresy. Gdybyście poszli do Urzędu Skarbowego albo do Muzeum Narodowego, to by wam powiedzieli, współczujemy, ale pominęliście adresy. Tutaj nikt nie pomoże wam w spłacie tych zobowiązań. Nie ma takiej prawnej możliwości. I tyle. Więc obojętnie, czy macie jakiś żal, czy nie, to go miejcie w pierwszej kolejności do tych, którzy doprowadzili do zadłużenia, czyli do poprzedniego zarządu, ewentualnie do poprzedniego operatora, aczkolwiek nie wydaje mi się, że to wina leżała po ich stronie, ale nie przesądza. Nie przesądza, bo ja się tym nie zajmowałem. To jest wasza rola rozwiązywać problem Wróblowianki, a nie moja. To wy z własnej wymuszonej woli jesteście w tym zarządzie.
Ja dzięki moim staraniom jestem radnym, nie zarządzę wróblowianki. Ja związuję problemy rady, a wy zajmujecie się wróblowianką i chwała wam za to. Ale nie liczcie na to, że ja was, czy ktokolwiek inny was tym wyręczy. Okay. Tyle z mojej strony. To ja jeszcze dopowiem na ten temat. Czy odbiorze wojska przez WIS był, nie wiem, czy to dyrektor tej szkoły, ktoś był, kto przejmował orędzie. Ja akurat byłem przy prezesie wróblowianki i chodziliśmy. Były liczniki wpisywane i prądowe, i wody. Wszystkiego, czyli przy odbiorze szkoła brała, wiedziała ile bierze na siebie, ile, od kiedy będzie płacić. To wszystko jest, bo ja to mam, my to mamy wszystko, nam o to chodzi właśnie, że w tym momencie od 2010 roku przez prawie dwa lata, żeby z tamtego roku rachunki z lipca przychodziły jeszcze do nas, 400 coś złotych tam za wodę jest, to jest dwa lata po cośmy już oddali ZIS-owi. Ale czemu, o to mi chodzi. Ale czemu pan ten prezes wdraża tutaj do nas? Ale moment, to nie, ja tylko mówię, że jak to nieprawidłowo działo, czyli dyrektor szkoły odbierali, oni liczniki spisywane były. Rząd się rozwiązali umowy z dostawcą. To jest nasz błąd, zgadza się. Ale moment, ale ktoś, jak ja przyjmuję, no to co, na czyjeś konto będę jechał, to ja bym taki jeleni szukał. No i to jelenie, no zostaliśmy jeleniami dla wszystkich. Nie dostaliście. No jak nie, płacimy za to, mamy zapłacić. Pan radny Liszka, tak? Nie, przepraszam. Jak my mamy teraz zapłacić, to jest po parę tysięcy tu i tu. To nie jest takie proste, że to jest 2005. Ale ja nie twierdzę, że to jest proste. Ja tylko twierdzę, że jeżeli pan zgłasza pretensje tutaj, no to... Nie, ja nie zgłaszam. Chcę to poinformować, jaka jest sytuacja z tego względu, żeby wszyscy radni wiedzieli, o co w tym wszystkim chodzi. Dobrze, my to spłacimy, tylko mówimy, że jak to nastąpiło. Że nikt nawet nie odezwał się, tylko spisane liście, dobra, dziękuję, mamy to, a my możemy robić co chcemy i tak nie będziemy płacić, nie? Nie wiem, nie w tym lampy świecą, ciepła woda grzeje się, ogrzewanie i tak dalej. W Rudlowicach zapłacą. Nie to i komornik będzie ścigał. Pan radny Jęczyk, proszę bardzo. Któryś z panów, nie pamiętam, który stwierdził, że Rada Dzielnicy, tak zrozumiałem, przyłożyła rękę do tego, że Orlin znalazł się na klinach i że Rada Dzielnicy jest za to odpowiedzialna. Któryś z panów powiedział, że nie ma sensu w tym miejscu. Nie wiem, nie znam się, ja nie jestem stamtąd. Ale chciałem zapytać, nie mam takiej wiedzy, czy Rada Dzielnicy wskazała miejsce, nie nasza od razu mówię, bo to było w poprzedniej kadencji, więc już na pewno nie nasza Rada, nie nasz zarząd sprowadził tego orlika, ale czy Rada Dzielnicy w poprzedniej kadencji sprowadziła tego orlika na kliny? Nie mam takiej wiedzy. Czy ktoś z państwa ma taką wiedzę? Ja się przyznaję, że gdy była szansa pozyskać orlika do dzielnicy 10, zabiegałem o to, żeby było na klinach, ponieważ jest to największe osiedle z największą ilością dzieci. Panowie może wiecie, może nie wiecie, połowa ludności dzielnicy 10 mieszka na klinach. Co więcej, jakby popatrzeć na przyrost ludności, ale nie tej sprowadzającej się tylko, ale również dzieci, to wbrew wszystkim tendencjom, jakie są w Polsce, wbrew wszystkim tendencjom, jakie są w Krakowie, przyrost dzieci na klinach jest gigantyczny. To jest po prostu bardzo młode osiedle z bardzo młodymi ludźmi, z olbrzymią liczbą dzieci. Ponadto przypomnę państwu też, że ja wówczas nie byłem przewodniczącym, nawet nie byłem w zarządzie. Byłem wręcz w tej stronie, w tej grupie radnych, którą należałoby uznać za grupę przygniatająco mniejszościową. I każdy radny w poprzedniej kadencji z każdego osiedla, ze Swoszowic, Wróblowic, z Rajska, z Opatkowic, każdy radny, tak samo jak ja, mógł zabiegać o to, żeby orlik był na innym osiedlu. Przypomnę też panom, że to wówczas zarząd złożony z radnych ze Swoszowic, Opatkowic, aczkolwiek nie z pana Mikuły, to tamten zarząd miał dużo większe możliwości. Tamten zarząd, wtedy szefem Komisji Sportu i Edukacji, był radny z Wróblowic. Wtedy Komisja Edukacji i Sportu była jedną komisją. Na czele tej komisji była jedna pani radna. Pani radna nazywała się, może ktoś tu pamięta, Pani Ujma. Ona była radną z Wróblowic, która była szefową Komisji Edukacji i Sportu. I to proszę do niej mieć pretensje, że ona jest załatwiła orlika dla Wróblowic, a nie do mnie. No tutaj pan twierdzi, że na klinach jest to nietrafiona inwestycja, że tam nie powinno być. Wręcz przeciwnie. Ja uważam, że powinien być i bardzo się cieszę. Znowu mi pan przeszkadza wbrew podstawom kultury, a ja cały czas pana dopuszczam do głosu bez żadnych przeszkód. Po co pan to robi? Więc szanowny panie i szanowni panowie, jeśli macie pretensje, że orlik jest na klinach, a nie u was, to okej, ale miejcie pretensje do ówczesnych radnych z Wróblowic, a nie do mnie.
bo ja działałem wtedy jako nie przewodniczący, tylko lokalny radny z Klinów i zabiegałem o Kliny. I każdy, kto trzeźwo rozumuje, powinien to zrozumieć, że każdy prezentuje interesy swojego siedla. Już, tylko pan radny Szewczyk był pierwszy. Ja Marcinku, jak to słowo. Ja ale przepraszam, no pan radny Szewczyk jest pierwszy. No. Ja tylko taką jedną sprawę. Ja pamiętam tą całą naszą wojnę Orlika tutaj wewnętrzną. Pamiętam wiele faktów z tego, zresztą do dzisiaj mamy to jakieś tam do siebie, mieliśmy jakieś plusy czy minusy w naszych jakichś tam zestawieniach o tą całą sytuację. Pamiętam również, że były oskarżenia o to, że się tam pije piwo i tak dalej. Ja w tej chwili korzystam czasami z tego Orlika. Jest podobnie, poza tym, że pan ochroniarz jest bardzo agresywny i potrafi kogoś wyprowadzić. Więc to się dalej dzieje. Na pewno boom na Orlika zniknął, o czym przed sekundką mówiliśmy. W związku z tym, dlatego łatwiej tym Orlikiem się teraz zarządza. To też nie ma co ukrywać. Pamiętam również, że wtedy jeszcze syn naszego kolegi tutaj radnego też grał w Orlikach, zresztą gra do dzisiaj. I pamiętam, mimo tego, że w głosowaniu było jak było, uważam, że o tym trzeba powiedzieć. Natomiast, że no, niestety były głosy za tym, żeby tego Orlika zabrać. Natomiast do czego zmierzam, bo możemy się kłócić teraz i robić różne inne rzeczy. Natomiast jakby mam pytanie do pana i do pana Jana. Czy jest możliwa szansa, żeby pomóc w jakiś sposób klubowi? Czy nie, oczywiście finansowo, no tego nie mamy jak zrobić. Ale czy na przykład możemy w jakikolwiek sposób, nie wiem, jakąś próbę mediacji podjąć, czyli pan Jan czy pan przewodniczący Maciek jakoś na zasadzie mediacji z tymi firmami. Są to firmy duże. Wiem, że nieraz, ja znam takie przypadki gdzieś tam w różnych momentach, gdzie udało się pewnym długom, udało się z pewnych długów uciec dzięki dobrej woli wszystkich stron. Oczywiście, no może tą dobrą wolę musi wykazać głównie niewodociągi i zakład energetyczny. Ale czy nie moglibyśmy w taki sposób na zasadzie spotkania tutaj władzy klubu naszego, kogoś z nas, czy pan przewodniczący, czy pan zastępca, spróbować spotkać się z tymi ludźmi, w jaki sposób pomóc? Czy taka możliwość istnieje, czy ewentualnie, ja wiem, że to może nic nie dać, ale czy możemy spróbować? To jest jakby moja prośba, oficjalny apel, nie wiem jak to go nazwać. Poza jutrzejszym dniem, gdzie jestem, niestety nie mogę być tutaj fizycznie, bo jestem w Warszawie, jestem do pełnej dyspozycji. Czy pan przewodniczący, czy pan wiceprzewodniczący razem z myślę, tutaj byśmy też jakoś znaleźli delegację bez problemu. Pojechać, spróbować jakoś wynegocjować pewne rzeczy. Wiem, że takie rzeczy się zdarzają gdzieś tam. O tym się często to pisze w ramach dobrej woli takich instytucji. Macie? Pan radny Murzyn jeszcze, a potem pan radny Kapera. Proszę bardzo. Jak można bardziej ogólnie w tej sprawie Orlika, ja proponuję może wyjść taką inicjatywą do prezydenta właściwie, bo on tym zarządza, żeby tą sprawę na przyszłość nie tylko naszego Orlika na Pinach, ale wszystkich innych odwrócić. Ja uważam, że to ZIS jako przedstawiciel miasta i właściciela powinien podpisywać wszystkimi zakładami dostawczymi umowę i on powinien obciążać danych operatorów, pilnować tego, bo wreszcie do cholery za to płacę. Wtedy takich problemów na żadnym Orliku by nie było. I on by egzekwował danego operatora, takiego, z jakim, że on też umowę zawiera z operatorami, a to jest w ogóle postawione na głowie i z taką inicjatywą na przyszłość można by wyjść, bo faktycznie ci operatorzy, i to dotyczy nie tylko naszego Orlika, ale każdego. Wreszcie teraz tej cholery właściciel powinien podpisywać umowy i pilnować tego, bo my tu właśnie, my tu zbieramy żniwo od państwa całkowicie niesłusznie, bo żadnego na to wpływu nie mamy. Mówię, przedstawicielem miasta, właścicielem prawnym tego jest ZIS w imieniu miasta. I on może to wszystko zrobić. Do nas to szkoda naszego czasu tutaj. Czy nie, mówię, jak najbardziej pomóc. Pan radny Kapera. Znaczy pomóc w sensie jakiejś mediacji, tak, ale nic poza tym. No. Pan radny Kapera, proszę bardzo. Ja przychylam się do słów moich poprzedników. Pana radnego Macina i pana Tadeusza. I uważam, że to jest tutaj no, szkoda dziećmiany. A jeszcze jest z mojej strony, przede wszystkim to był błąd urzędnika. Nawet nie was jako operator, bo wy mogliście o tym nie wiedzieć. ZIS urzędnik zawinił i urzędnik przejmując to całe, przejmuje się ze wszystkim. Łącznie z licznikami gazowymi, prądowymi, wszędzie tak jest. Czy to jest normalne? I tutaj zawinił urzędnik z ZIS-u. I to jest, powinno się jego nawet obciążyć, czy jeżeli byłoby tak. Ale wracając tutaj, nie będziemy już się cofać, uważam, że jest teraz. Ale słuchajcie, ja mam prośbę,
prośbę akurat do samego pana przewodniczącego. Dzisiaj pan było, dużo sam powiedział, dużo pomógł, dużo ten. Teraz mi się troszeczkę tak źle zrobiło, bo mówi, dzieci są nasze. Mówiliśmy o dzieciach, które są na klinach, a tam są, tam akurat uczestniczyły w 80-90% dzieci z klin. Bawiły się, chwała mu da, wiem, że to była walka i teraz trzeba mu przyznać rację, że tamten. Niech teraz coś zrobi w tym kierunku, żeby pomóc tym teraz panom z naszej dzielnicy. Że zamiast za te dzieci, co panowie tu prosili, zużywały wodę, prąd, też jakąś forma rekompensaty z mojej strony jako przewodniczącego dzielnicy i wtedy sam osobiście będę panu przewodniczącemu klaskał, że powie tak, ale nie śmiejcie się panowie. Uważam, że to, a dlaczego nie? Jest, tak jak Marcin powiedział, jest różna forma. Jest pan prezydent, to nie są jakieś dla miasta wielkie kwoty, a tutaj dla dzieci, skoro dzieci są nasze, dzieci tylko w klubie nie biegały, goniły, korzystały. A wy teraz macie się drapać, nie spać po nocach, że komornik was ten? To przecież mówi przed momentem tego nikt nie. Nie trzeba cofać kasety, nie trzeba cofać taśmy. Pan przewodniczący powiedział, dzieci są nasze dzielnicy 10. Ja mam prośbę do pana przewodniczącego. Panie nie do pana Mazinka, do pana. Moment, bo się nie nagrywa, panie radny. Dobrze. Już się nagrywa. Proszę bardzo. Ja teraz Marcin kierował pod adresem pana Mikuły, pod adresem pana przewodniczącego. Nie. Pana przewodniczącego, ja tutaj proszę w imieniu mieszkańców osiedla Wróblewice i kolegów, koleżanek tutaj z rady, żeby też, wiem, że ma możliwości po linii partyjnej, może coś zadziałać, żeby pomóc tym ludziom. Dziękuję bardzo. Pan radny Liszka, proszę bardzo. Ja mam dwa pytania. Jedno do pana Kapery. Tak. Robił pan kiedyś takie badania? Ile tam procent? Bo tak ja tam jeździłem. A ja tam mieszkam i powiem szczerze, że nie wiem, czy 90 czy 80 bym takich badań nie robiłem. Słyszałem o klubie, że panie radny, ja też panu nigdy przerywał. Różnych rzeczy. Na klubie mówili się, że tam jest tyle dzieci. Panu nigdy przerywał. To po pierwsze. Po drugie, tak się zastanawiam, bo ten apel, ja rozumiem, że tutaj pan radny Szewczyk bardzo mądrze i teraz będzie następne pytanie tam do państwa za chwilę. Bardzo mądrze powiedział, że może spróbujemy pomóc, ale no bo tak pana to wezwanie zabrzmiało, by pan przewodniczący miał wyciągnąć pieniądze. Nie. Nie wiem, jak można zobowiązać. No, pan przewodniczący pewnie będzie się starał, ale pieniędzy sam nie wyciągnie razem z panem Mikołajem. Ja słuchałem pana cały czas i chciałbym skończyć. To po pierwsze. A teraz do państwa tu z zarządu ja mam pytanie, czy wasze stanowisko jest takie jak pana radnego Szewczyka, bo tak tu przyszli troszeczkę nas zaatakowaliście, a pan Szewczyk troszeczkę inaczej tu przystali. Teraz jest pytanie, czy państwo jesteście tego zdania co pan Szewczyk, że jakim wspólnym sposobem chcemy zaradzić temu, choć wiecie, że my pieniędzy w żaden sposób nie możemy przekazać, czy jak gdyby nadal... Nie, proszę pana, mamy luźne 200 tysięcy na koncie i rozdamy je na prawo i lewo. Zadaję pan tak głupie pytanie, no nie, że no bo, przykro tego słuchać. No to trudno, no to... Nie oczywiście, że jesteśmy tego samego zdania, bo jest nam na ręce to, żeby ten dług zniżyć chociaż nawet o 5%, super, chociaż o 200 zł, ale chociaż o 50 zł. A pan pyta, czy jesteśmy tego samego zdania. No zupełnie tego nie powiedzieliście. Zupełnie inne słowa były pana Szewczyka, inne szczególności pana, który tutaj na was mówił, a tak... Jest, super, chodzi o jakiekolwiek wsparcie, bo w dzielnicy tutaj są pisma, które jakby dobrze poszukać są datowane gdzieś sprzed roku. W ZIS-ie są pisma sprzed 9 miesięcy, w elektrowni sprzed 12 i wszędzie są pisma, tylko nie ma żadnego pisma w żadnym urzędzie z Rady Dzielnicy, który by nas z czymkolwiek poparło. Dziękuję, pan radny Marchewka. Tu według pana... Mój kolega zadał głupie pytanie. To ja panu mądrze doradzę w związku z tym. Wystawcie rachunek, wy obecny zarząd, staremu zarządowi. Niech oni zapłacą. Tym ludziom, którzy nie rozwiązali umowy z dostawcami energii i wody, bo to do nich wyście mieli umowę. Pozyskujący. Proszę pana, ale to nie te dzieci, oni to nie dzieci brały prysznic, to nie dzieci grały. Poczekaj pan chwileczkę. Grały wszystkie dzieci. A nie wolnie. Teraz ja nie mówię o dzieciach, mówię o ludziach dorosłych, o zarządzie. Po spisaniu protokołu przejęcia Orlika od Wróblowianki przez szkołę był spisany protokół, na końcu protokołu były wszystkie podpisy. Były odczyty liczników, tak? I wtedy do obowiązku któregoś tam z przedstawicieli zarządu Wróblowianki należało pójść do
wodociągu, do zakładu energetycznego i powiedzieć, tu jest protokół, proszę nas skreślić, wpisać, a nową umowę zawsze nowy operator. I wasz poprzedni zarząd nie poszedł, nie zrobił tego, nie dokonał obowiązującej czynności administracyjnej i teraz na was to w spadku, żeście to dostali. Dobrze, a następny operator Orlika nie przejął tego, nie przepisał, nie dokonał. Ale to jest już druga sprawa. Weźmyście to mnie rozwiązali. Są równoznaczne. Wszystkie kwestie są równoznaczne. Jak pan jakoś pozyskuje, to to samo. To pan idzie przepisać. Czuje się na siłach. Pan przewodniczący czuł się na siłach. Dyrektor gimnazjum czuł się na siłach. Poszedł, przepisał, wziął na siebie tego Orlika i nagle co po pół roku nie dostał żadnej faktury. Nie. Wyście powinni rozwiązać umowę z nim. Ale ja wiem, proszę pana, bo my się zajmujemy różnymi rzeczami, ale nie musi tego cały czas tłumaczyć. Tylko ja panu tłumaczę, że ta woda się nie lała u nas w domu, ta woda się nie lała w domach poprzednich członków poprzedniego zarządu, ani to światło się nie świeciło w niczym prywatnym domu, tylko świeciło pod nogi dzieciom z naszej dzielnicy. I tam, tam jesteście jako członkowie społecznej pracujecie w tym zarządzie. Oczywiście. No proszę. Ja wiem o tym. Swój czas poświęcacie, przecież ja to... Panie radny, już, moment, bo tu pan zaraz z panem. Szanowny panowie. Żeby sprawa była jasna, będziemy wiedzieć. Możecie nie wiedzieć, ale jeśli chcecie być kompetentnym zarządem, żeśmy półtorej roku pozyskiwali dokumenty, do których mieliśmy wgląd, ponieważ zostały nam nie przekazane, więc niech pan, ale po kimś tam, więc niech pan tak rzeczy nie mówi, że głupi. Niech pan nie mówi, że głupi, dobrze? Dlatego was odsyłam do... Niech pan nie mówi, że głupi, bo ja panu nie ubliżam. Bardzo pana proszę. Ale szanowny panie, po pierwsze... Ja panu nie ubliżam, niech pan do mnie nie ubliża. Ale ja panu ubliżam? Pana kolega. A za to pan kolega ubliża mnie. No właśnie, co? No właśnie. Tak więc Będziemy to kończyć powoli tą rozmowę, bo ona by od paru minut już niczego nowego nie wnosi. Za chwilę pójść pan jeszcze radny Galas. Ja co do propozycji ze strony pana radnego Szewczyka, poparty jak sądzę przez pana Kaperę. Jeżeli będzie taka potrzeba, żebyśmy się mieli razem spotkać, to jak najbardziej tak. Ale chociaż obejrzysz to panów oburzy czy nie oburzy, to ja nie widzę sensu spotykania się w takim gronie czterech osób. Jeżeli pan, który tutaj obraził pana radnego Liszkę, przyjdzie na to spotkanie, to ja w nim nie wezmę udziału. Jeżeli pan, jeżeli którykolwiek z panów będzie się zachowywać w taki sposób, jak pan siedzący po środku między wami, to ja na takie spotkanie natychmiast wyjdę. To jest wasza sprawa, jaką prezentację przygotujecie. Wasza sprawa, czy chcecie się ze mną spotkać, czy nie. Ja bardzo chętnie wam pomogę w takim zakresie, jakim mogę. Aczkolwiek cudów na pewno nie uczynię, bo zaniedbania ze strony wróblowianki też ewidentnie są, bo jakiejś dokumentacji nie dopełniliście. Ale na pewno nie będę uczestniczyć w dyskusji, która na takim żenującym poziomie jak dzisiaj, czyli przekrzykiwaniu się, przerywaniu, obrażaniu. Mnie poziom dyskusji prezentowany przez pana jednego, ja tu nie znam nazwiska, więc wskazuję na niego w środku. Przedstawiałem się. No, przepraszam, serdecznie nie pamiętam. Nie odpowiadam. Z pozostałymi panami, jeżeli chcecie się ze mną spotkać, gorąco zapraszam. Ale we trzech. Jeśli nie, to trudno. Takie jest moje stanowisko i to ono zmianie nie ulegnie. Tyle z mojej strony. Pan radny Galas i to wszystko. Tutaj chciałem, ponieważ w kwestie prawne się też pojawiło, ja jestem prawnikiem, dlatego chciałbym tutaj wyjaśnić. To, co Józiu mówisz, to nie jest też tak do końca, ponieważ musieliby wystąpić do sądu i dopiero z wyrokiem sądowym można było obciążać osobę trzecią, w tym przypadku poprzedni zarząd. Nie jest to takie proste, dlatego też uważam, że najrozsądniejszą drogą jest wejście na jakieś nić porozumienia, żeby osiągnąć po prostu zadowalające obie strony w tym zakresie jakieś relacje, ponieważ to, co mówimy aktualnie, to jest rzeczywiście dla państwa bardzo obciążające, na pewno, bo każdy klub, ja zresztą widzę, jak nasz klub w Foszowicach też bardzo słabo przędzę, ale sobie jakoś radzi i też podobne problemy też ma w tym zakresie, bo też za poprzedniego zarządu też zostały zawarte niekorzystne porozumienia. Do dnia dzisiejszego następcy muszą niestety z tym walczyć. Także ja rozumiem tutaj państwa, natomiast rzeczywiście jedynym sensownym rozwiązaniem jest
Jeżeli bardzo serdecznie dziękuję tutaj przewodniczącemu, który wyraził chęć wejścia na drogę porozumienia i jak gdyby być łącznikiem w tym zakresie, żeby po prostu móc Państwa w jakiś sposób obie strony poszukać tutaj jakiegoś kompromisu w tym zakresie. Natomiast mówię, jeżeli zaostrzy się sytuacja, to nie pozostanie nic innego, jak tylko i wyłącznie wejście na drogę sądową. I w ten czas, jeżeli macie Państwo rzeczywiście dokumenty świadczące o tym, że były spisywane i stany licznika, i to z podpisami instytucji, no to są podstawowe dowody do złożenia następstwie tego pisma procesowego. Ale na chwilę obecną uważam, że porozumienie jest najlepszym rozwiązaniem. Dziękuję. Temat ten uważamy... Pan Radny Jończyk, proszę bardzo. Ja chciałem apelować do Panów i do Pani, jeżeli są Panie w tym gronie, o taką rzecz. Właśnie, nie należy obrażać. Ja jestem przewodniczącym Komisji Planowania Przestrzennego. Tu mieliśmy do czynienia z 5 planami. Ja rozmawiałem osobiście przynajmniej z 50 osobami. I na te 50 osób znalazła się jedna osoba, która mnie obrażała. Ale mogę powiedzieć, że tak. Jeżeli jest porozumienie i dobra wola z obu stron i Państwo, Panowie, uwierzcie, że w naszym interesie nie jest Panom przeszkadzać. Natomiast jeżeli my będziemy obrażani, to niby dlaczego my mamy Państwu pomagać? Przemyślcie to Państwo, bo ja zorganizowałem 2 wielkie spotkania, jedno w Rajsku, a drugie w szkole w Słoszowicach. Ja prowadziłem to pierwsze spotkanie, w drugim też zabierałem głos. I wiem, że tam nie było obrażeń, a gdy było obrażania, to odbierałem głos. Więc tutaj też, szczególnie Pan jest tutaj bardzo krewki i nie jest dobrym partnerem do rozmowy z kimkolwiek. I ostatnia sprawa. Sporo mieszkańców nie zwróciło się do nas, do komisji naszej planowania przestrzennego w sprawie planów. Oni wynajęli prawników. No i mogę Panów zapewnić, że ci, którzy wynajęli prawników, źle na tym wyszli. Ci, którzy, bo ja pośredniczyłem z biurem planowania, którzy się dogadywali, wyszli dobrze. I to też jest, polecam Państwu taką dobrą radę. Nie obrażajmy się i nie mówmy, gdy ktoś inny mówi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ostatni głos. Ja chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli dzielnica nie ma możliwości wsparcia klubu albo całej tej sytuacji w sposób finansowy, to takie spotkanie nie ma najmniejszego sensu, bo spotykanie się po to tylko, żeby sobie powiedzieć 2-3 słowa, to nie ma najmniejszego sensu. Tyle. No to jest Pan, jak wyczerpany, ja tylko Pan odpowiem. W związku z tym ja bym jeszcze chciał powiedzieć na sam koniec. Moment, jeszcze odpowiem Pan. Że co do samego wsparcia finansowego, to otrzymaliście Państwo, pewnie Pan wie o tym, mam nadzieję, nie pamiętam jaką kwotę, ale tam jest chyba 5 tysięcy złotych na krzesełka bądź na monitoring, tak? Na krzesełka. Bądź na suche dół. Nie chcecie go. Tak, i w tej sprawie chciałbym zabrać głos. No to proszę bardzo. Kwotę tę uważamy za żenującą, zestawiając ją z wydatkami na infrastrukturę na osiedlach Opatkowice, na osiedlach Słoszowice i na osiedlach Kliny, to jest kwota obrażająca, że tak powiem, naszą inteligencję i wyborców z rejonu Wróblowic. Taką kwotą to można sobie wspomóc festyn, można sobie wspomóc jednorazowe jakąś imprezę kulturalną, natomiast wpisywanie czegoś takiego w rubryce Wróblowianka to jest dla nas obrażające i my za te pieniądze dziękujemy. Natomiast będziemy się, Panie Przewodniczący, rzeczywiście baczniej przyglądali, jak Pan sobie adoptuje jakieś domy kultury, osiedla z osiedli, które nie należą do naszej dzielnicy. I skoro Pan twierdzi, że jest Panu wszystko jedno, czy dostaną z jednej dzielnicy, czy z dwóch, to my się będziemy przyglądać takim ośrodkom, które dostają z dwóch, bo my nie dostajemy z żadnego. Dziękuję bardzo. Zatem ja gorąco zapraszam na www.dzielnica10kraków.pl. Tam wszystkie nasze uchwały, relacje. I można śledzić to na bieżąco, bardzo szybko uaktualniamy naszą stronę. Tu jest czasopismo Dziesiątka, tu zapewne u Was to jest kolportowane. Przejrzystość jest pełna, bardzo się cieszę, że Pan jest zainteresowany działalnością naszej Rady. Chyba tyle z mojej strony. Jeśli Panowie z Wróblowic i już Pan Radny Domański się zgłasza, ale rozumiem, że już w innym temacie, tak? Jeśli Panowie z Radni z Wróblowic taki wniosek zgłoszą, a byłbym zdziwiony, gdyby nie zgłoszeni, skoro Wróblowianka o to
o to wnioskuje, to oczywiście pieniądze przeznaczymy na inny cel. Nie mogą wszystkie pieniądze trafiać tylko do Wróblowic, skoro finansujemy tamtejszą szkołę, tamtejszy klub kultury, skoro finansujemy, wykazujemy straży miejskiej tamte miejsca przy waszym klubie jako jedno z najbardziej narażone na wandalizm, to nie możemy również klubu kultury, przepraszam, klubu sportowego na tym osiedlu finansować mocniej niż inne ośrodki w sensie. Cyfry, bo to tak jak się przez ostatnie 10 lat ile poszło pieniążków na klub. Szanowny panie, nie, ja mówię o całych Wróblowicach. Ja mówię o tak, klubie sportowym. A ja mówię o Wróblowicach. Bardzo bym chciał od pana usłyszeć, ile pieniążków z Rady Dzielnicy 10 przez ostatnie 10 lat zostało skierowanych na klub sportowy. 10 lat, ja nie pytam się o 4 lata. To ja, 10 lat. To ja takiej wiedzy nie posiadam. Jak pan posiądzie, to ja panu powiem od razu z góry. Nie posiądę, ponieważ przez 10 lat ja radnym nie byłem. Ale jeżeli pan sobie za trochę trudu i poszuka w internecie, chociażby na stronach internetowych, no to ja panu nie odpowiem, bo nie mam pamięci sięgającej 10 lat wstecz, 10 lat temu nie byłem radnym, tematyka ta mnie nie interesowała 10 lat temu. Mam nadzieję, że pana interesowała, skoro pan o to pyta, ale musi pan sobie poradzić samodzielnie bez mojej pomocy w tym zakresie. No widzimy po dzisiejszym spotkaniu, że ze wszystkimi problemami będziemy sobie musieli radzić sami. No jak każdy zarząd każdego klubu. Nie proszę pana, bo środki nie są dzielone równo. Pan już nas włożył do szuflady z napisem oszołomy z Wróblowianki i banda krzykaczy z Wróblowic. Natomiast ja pana zapewniam, że ja nie będę brał udziału w następnych negocjacjach na temat klubu sportowego Wróblowianka, natomiast będę tu częstym gościem na posiedzeniach rady. Zapraszam. W bardzo wielu innych tematach, bo widzę, że tu się dzieją bardzo ciekawe rzeczy, tylko że w małym stopniu dotyczą osiedla, z którego ja pochodzę i z którego wybierałem radnych. Więc tutaj na pewno będę częstym gościem, nie będę, że tak powiem, zawracał panu głowy, ani obrażał nikogo jako członek zarządu Wróblowice. Natomiast będę się tu częściej pojawiał jako mieszkaniec. My tylko prosimy o w miarę logiczne dzielenie środków, ponieważ klub sportowy Wróblowianka, proszę pana, przez naprawdę ostatnie 10 lat nie dostał ani złotówki. Są kluby, które dostały naprawdę dużo pieniędzy. Stąd. Z dzielnicy. A to państwo zajmujecie się opiniowaniem pewnych rzeczy, gdzie później są pieniążki przeznaczone na te cele, tak? Panie przewodniczący, do pana mówię. To, ale to wie pan, to okazuję panu mówić do przewodniczącego komisji sportu, bo ja nie dzielę pieniędzy. Proszę pana, ja się pytam pana jako przewodniczącego, który prowadzi się. Potwierdzam, zajmujemy się rozdzielaniem. To państwo powinniście opiniować pewne rzeczy, które gdzieś tam pieniążki będą rozdzielane. Klub sportowy nie dostał przez 10 lat ani złotówki. Nie daje panu to coś do myślenia, a pana nie kłamę. Ja nie muszę tego sprawdzać, ja to wiem, proszę pana, bo ja w tym klubie jestem zawodnikiem i działam 20 lat. Bardzo dobrze pan. Jeszcze za pana Wadowskiego więcej można było tu załatwić niż z panem. Bardzo, że pan. Bo ze mną pan w ogóle nic nie załatwia. Bo ja pan jest antywróblowianin. Nie wiem. Pan kocha kliny. Tak. No, tak. No to oczywiście, że tak. Co mamy zrobić? Mam nadzieję, że należną czy nie należą, wyprowadziłby pan do na gminę. My jesteśmy działaczami, a nie klubowymi, a nie działaczami partyjnymi. To jest różnica. Prawda? Nie! Bo ja nie zazdroszczę sąsiadom z zamiedzy, że dostali dużo pieniędzy. Chciałbym, żeby wszyscy mieli takie obiekty. Kończymy tą dyskusję. Dziękuję panu za udział. Kocham Kliny. Współczuję, że pan nie kocha swojego osiedla, ale trudno. Ja swoje uwielbiam i jest mi z tym bardzo dobrze. Temat Wróblowianki na dzisiaj kończymy. Pana zapraszam na każdą sesję i każdego innego chętnego mieszkańca. Oddaję głos panu radnemu Domańskiemu. Ja może trochę z innej beczki. Proszę Państwa, oczywiście jest pieniędzy w ogóle prawie nic. Na wszystko, co ktokolwiek by chciało w dzielnicy. Do widzenia. To są pieniądze. To są to często sumy, które w pewnej części no, dają okazję do tego, żeby, nie wiem, no, właśnie zorganizować coś, prawda, kupić. Zresztą Rada Dzielnicy jest organem doradczym, to trzeba się jakby od tego punktu odbić i dysponuje kwotami, które ewentualnie wspierają. To nie są pieniądze, które na przykład właśnie mogą wyremontować klub w Sobroniowicach, ponieważ tego wymaga już budżet miasta. I tutaj ja z kolei pani chciałbym przypomnieć, bo też byłem na tym zebraniu właśnie w Sobroniowicach w klubie i poznam kulisy też tej całej sprawy, dlaczego akurat tutaj trafiły te pieniądze, prawda? Więc to czasami jest na zasadzie sympatii tego, co ktoś komuś, prawda, podpowie. No przecież te pieniądze mogły również dobrze trafić gdziekolwiek indziej. Także przypominając całą sytuację z przekazaniem miejskich pieniędzy, które tak pani stara się oddzielić od tutaj Rady Dzielnicy, bo właśnie w ten sposób, że pewne talenta, prawda, przewodniczącego i pewnie długoletnia znajomość przewodniczącym Rady Miasta
spowodowały, że właśnie dostaliście te pieniądze. On tego nie zrobił, tak, o, z naszych tutaj, z naszej puli, ale wpłynął na pana przewodniczącego i to troszkę, chociaż nie zawsze pana Nazimka lubię, żeby nie było, że ja tutaj strugam jakiś wypadek. No ale jest taka sprawa, że jak coś jest prawda, to jest prawda. Właśnie, jak to powiedział, koniec. To ja naprawdę tutaj nie jestem ani w PO, ani w czymkolwiek. Ja byłem harcerzem góra. Więc to jest tak, zamykając ten temat. Natomiast słuchajcie, żeby jest nas tu świąt, prawda? I przygotowaliśmy to z grupą radnych, którzy zareagowali na to, co ja mówiłem na poprzedniej sesji. Otóż mówiłem o tym, że w kulturze nie jest dobrze, bo jest mało pieniędzy. To ten dostał, ten nie dostał, ten ma dostać. I największym problemem na przykład bibliotek jest brak środków na przykład na nowe pozycje, prawda? Ja wtedy powiedziałem, że wielokrotnie starałem się zrobić jakąś akcję, która by nie wyciągała pieniędzy z czegoś, co można by na coś innego w tej Radzie Dzielnicy przeznaczyć, tylko może zróbmy coś, żeby to było na przykład za darmo. I w ten sposób na ręce pana Zbigniewa Kapery chciałbym przekazać prezent dla pani kierowniczki biblioteki, co jest jedynie początkiem. Jak już się państwo podali te dwie czarne torby? Czy są dziennikarze? Tam są książki, które przygotowała Biblioteka Polskiej Piosenki, ale moja żona również. I zaręczam państwu, że w tamtym pokoju znajduje się więcej takich pojemników, które chcemy nie tylko do tej biblioteki przeznaczyć, ale też do wszystkich bibliotek, które będą tego chciały na terenie naszej dzielnicy. Zrobimy szeroką akcję Daj książkę Długie Życie, jest już taka akcja. Chodzi o to, że jak ktoś przeczytał książkę, to po jaką cholerę mają trzymać 10 lat? Bo się rozwali. I w ten sposób zrobimy wielką pulę książek. Tutaj są również kompakty, różne materiały. Słuchaj, może to tu chodzi o układę. Suma summarum. Chciałbym powiedzieć, że Zbigniewie Kapelu. Daj tu. Szanowni Państwo, radosnych, spokojnych, głęboko przeżytych Bożych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności życzą Radni Dzielnicy 10. Józef Matewka, Pan Nazimek, Wojciech Liszka, Pan Jałocha Walicki, który kolor się nie mogę przeczytać, ale... Murzyn, tak, Pan Pachl, Waldemar Domański, Pani Pogoda, która bardzo tutaj pomogła, ja byłem akurat za granicą, ale odsłoniła tam wiele osób i te książki właśnie znalazły, ja powiedziałem, to jest początek. Przekazuję tą kartkę oczywiście na ręce. Dziękuję bardzo. Natomiast zachęcam całą resztę do podobnego działania. Podjęły pewne również kroki. Otóż będą nas wspierać portale bibliotekarzy. Rozmawiałem również z dyrektorem Biblioteki Wojewódzkiej i wieloma innymi środowiskami i postaram się właśnie z niczego doposażyć niektóre biblioteki, które się znajdują na terenie naszej dzielnicy, które właśnie nie mają pieniędzy na nowe pozycje, nowe książki. Myślę, że będzie tego parę tysięcy. Za kilka chwil. A teraz robimy to właśnie w okresie porządków świątecznych. Dziennikarze już to podchwycili, ponieważ każdy chce oprócz tego, że kawałka wolnego miejsca to jeszcze... Dziennikarze. Żeby to... Nie, bo oni są potrzebni nam po to, żeby te książki po prostu propagować. Przyszły do nas. No. Dziękuję bardzo, ale muszę tam coś wrzucić do tego koszyka. Mam tutaj wielką satysfakcję i mogą tu potwierdzić koleżanki i koledzy, że tą wojnę na poprzedniej sesji ja rozpętałem troszeczkę. Wszedłem na twoją akcję, bo widziałem twoją reakcję. Bo jest takie powiedzenie, że prawda w oczy kole. Troszeczkę wszedłem, mam taką satysfakcję, że to wyzwoliło w tobie kolejną akcję, bo jesteś inicjatorem. Ja ci zawsze gratulowałem, że począwszy od ptaszków. Powiedziałem ci, że wolisz ptaszki niż dzieci i dlatego troszeczkę cię to zabolało. Widziałem to i to zadziałało i dlatego mam wielką satysfakcję, że sam się przyczyniłem do tego, że pobukowałeś i pomyślałeś o kolejnych. Słuchajcie, dziękuję bardzo. Ten przykład jest taki, że są czasami trudne sytuacje. Tak się. Ale chodzi o to, żeby umieć je rozwiązywać. No oczywiście na miarę naszych w ogóle możliwości
i talentów. No, jeżeli tak się złożyło, że zrobiliśmy przyjemność najpierw tobie, a dziękuję. Potem pani kierownicy. Dziękuję, dziękuję. To będziemy starali się jeszcze więcej tych książek zorganizować, jak również innych płyt. Jakby jako dyrektor Biblioteki Polskiej Piosenki przekażę też, no, jeżeli będzie taka potrzeba, tym miejscom, które mają na przykład Adam Perry, prawda, w ogóle, może jakieś dziesiątki płyt, które mamy albo jako dublet, albo coś takiego. Może nie komputery masz gdzieś. O, kto wie? Tablety! Ale słuchajcie, nie generalnie, nie wolne samochodowe. Jest kilka tych faktycznych punktów kultury na terenie naszej dzielnicy. Nie zawsze mamy kasę na to, żeby tak po prostu wyjąć, ale jeżeli naprawdę możemy przesunąć te tak zwane środki i nikogo nic nie będzie boleć, a ktoś będzie miał z tego tytułu jakąś uciechę, to warto było tego na przykład nie wykpić i przyłączyć się, mówię tutaj, do całej reszty radnych, którzy może nie słyszeli jeszcze o tej naszej akcji. Dziękuję. Dziękuję. Słuchajcie, ja jeszcze powiem, żeby skończyć ten temat. Ja wiem o tym, każdemu te książki, mówiąc szczerze, to nie to co kiedyś, że każdy pożerał te książki. Wychodzą nowości, stara się je trzeba gdzieś upać. Ja wiem, to dziękuję. Ale tutaj są, słuchajcie, ja dziękuję też tutaj pani Elżbiecie Ogrodnik, która pozwoliła sobie tutaj poświęcić czas przed świętami i przyjechać i powiedzieć. Ta dziewczyna całe, to jest społeczne, ta dziewczyna całe życie walczyła. Począwszy moja pierwsza kadencja, walczyła o drogę, gdzie remontowano do wysypiska, jest chodzi, działa. Ta dziewczyna. I dlatego słuchajcie, tutaj też, tutaj mam prośbę. Nie ma śmieci, tam nie ma śmieci. Mam prośbę, słuchajcie, mam prośbę o podział tych pieniędzy, bo przyszli panowie, którzy nie znali w ogóle tematu, a od razu załapali. Pan przewodniczący powiedział, wszystkie dzieci naszej dzielnicy są nasze, nie tylko z bogatych, ja zawsze mówię, trzecią kadencję jestem radnym i tu słuchajcie, tutaj tak jak sytuacja w Polsce, tak samo i na świecie, tak samo tutaj, są bogaty i bogaty zachód, biedny wschód. I tutaj sytuacja jest taka, pomóżmy tym dzieciom, bo wy macie przynajmniej możliwość wsiąść do autobusu, u nas autobus jeździ co godzinę w niedzielę i w sobotę, te dzieci przychodząc ze szkoły do domu, nie mają nawet szkoły swojej, klubu, niczego, chcą, co jest fajna akcja, tutaj walka bardzo duża, ale te pieniądze, naprawdę jak powiedziałem na poprzedniej sesji, naprawdę to nie są wielkie pieniądze, ale dajcie też na te parę klubów do Wróblowic, bo tam ręcznie pani Szarek działa, do Zbytniowic, pani Orzechowska i do Soboniowic, gdzie też te dzieci tam potrzebują, szczególnie te dzieci, bo wy swoje dzieci, ludzie, którzy macie samochody, którzy możecie zabrać je do kina, do teatru, wszędzie, te dzieci nie wyjeżdżają nigdzie. Dziękuję bardzo. Panie, szanowni państwo, już moment. Bardzo serdecznie dziękuję panu przewodniczącemu Domańskiemu za ten pomysł. A mnie? Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję pani Agnieszce Pogodzie za to, że się zajęła stroną organizacyjną tym wszystkim. Pana radnego Kaperę uprzejmie proszę, mam nadzieję, że doręczy to do biblioteki. Proszę zaprezentować. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim radnym, którzy się przyłączyli do tej akcji. I jest to myślę kolejny dowód na to, co mówił pan Domański, że nie trzeba rozkładać rąk, czasem ma się zorganizować i sprawę załatwić. Szanowni państwo, kończąc punkt trzeci. A ja dzieci. Kończąc punkt trzeci. Ostatnie wystąpienie w tym punkcie pani i to jest, przechodzimy później do punktu kolejnego, czyli projekt uchwał Rady. Proszę bardzo. Ja też pragnę panu Domańskiemu podziękować. To nie był atak z mojej strony, że ten... Tylko naprawdę jakbyście tak państwo przyjechali i zobaczyli w jakich warunkach nasze dzieci odbywały zajęcia, to nie jedno dziecko by naprawdę podziękowało czy rodzic. Bo sam pan dobrze wie, jak pan przyjeżdżał, ile lat my się prosili o remont. Kierowniczka klubu siedziała na polu, żeby dzieci miały gdzie ćwiczyć. A gdy zawiązywała się u nas orkiestra dęta, gdzie pan był i pan słyszał, jak grają, proszę pana, to myśmy nie zwrócili się do dzielnicy o pomoc, o instrumenty. Myśmy sobie to zbierali, jako organizowaliśmy festyny. Dzieciaki robiły różne rzeczy, żebyśmy mogli pozyskać jakoś pieniądze. I w zasadzie teraz, gdy ten klub został wyremontowany i się rozkręca i widzimy radość tych dzieci, że mogą w tych salach ćwiczyć, to naprawdę chcemy im stworzyć już lepsze warunki, a nie tak jak mieli do tej pory. Bo tak jak pan Zbyszek powiedział, autobus co godzinę do nas. Bo tak jest.
wysypisko śmieci za praktycznie za rogiem, gdzie non-stop nas smród atakuje, gdzie dzieci nie mają żadnej szkoły praktycznie, tak. Reska szkoła, tylko i tyle. I naprawdę tutaj miało więcej rodziców przyjść. Miało więcej rodziców przyjść i powiedzieli, że będą chodzić, bo naprawdę, no, tak jak nasze dzieci mają warunki, to tak jak panu mówię, tutaj na klinach to nie ma porównania. Dziękuję pani, dziękuję pani serdecznie, kończymy ten punkt. Jeszcze pan Kardola już się wypowie po raz drugi. Natomiast ja naprawdę kończąc, bo to już nie możemy przeciągać nieskończoność, jestem dalej przy punkcie dopiero trzecim, powiem pani tak, bardzo się cieszę, że w Sobolnicach został remont wykonany. Macie w tej chwili świetne warunki do prowadzenia tej działalności kulturalnej. Co więcej, powiem pani, że i tak byliście cały czas w nieporównywalnie w lepszej sytuacji niż dzieci na klinach, ponieważ dzieci na klinach przez 30 lat istnienia tego osiedla nie miały żadnego klubu kultury. Więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o ośrodek kulturalny, to Sobolnianice były cały czas do przodu, przed klinami i dalej są do przodu, ponieważ te warunki, które są dziś w Sobolnianicach, są nieporównywalnie lepsze od tego, co mają dziś kliny w swoim klubie kultury. Więc droga pani, już na ten temat nie będziemy dyskutować, trzymajmy się faktów, fakty są takie. Pan radny Kapera, pan radny Domański i przechodzimy potem do punktu kolejnego. Ostatni jeszcze moja taka prośba. Znam, no jestem byłem... Dla Waldka, dla mojego kolegi Waldka uznania, że ma różne pomysły. I teraz padł mi też mnie teraz taki pomysł, że może panowie zwrócicie się do pana Domańskiego, który ma różne pomysły, te jego akcje naprawdę rozprzestrzenić, żeby wam on pomógł. Panie, pomogłeś ptaszkom, pomogłeś piosenkom, pomogłeś piosenkom, teraz pomóż sportowcom. I tyle. Ja szybko się odpowiem i to będą takie dwa punkty. Przede wszystkim był taki film na kłopoty Bednarski. Tak, jestem Bednarski. Ćwiczę projektu, bo oczywiście jestem całym sercem za wszelką działalnością społeczną i życzę wszystkiego najlepszego, bo ja większą część swojego życia to głównie robię coś społecznie, więc wiem jak to jest. Natomiast tutaj chciałem podpieprzyć pana Kaperę, który już kombinuje, że to pójdzie gdzie indziej, a my to zbieramy do Kosocin. Tylko do Kosocin. No a tu pani Ela miała coś przejąć? Nie przejąć. Dobrze. Przechodzimy do punktu kolejnego. To jest przyjęcie protokołu z 39 sesji Rady 910 w Stoszowice. Wszystkim Państwu dziękuję za zabranie głosu. Oczywiście możecie Państwo pozostać do samego końca. Na każdą sesję wszystkich Państwa zapraszam. Każda sesja jest otwarta dla publiczności i nikt nie ma obowiązku zgłaszania wcześniej swojego przybycia. Jedynie trzeba zgłosić fakt, chęć zabrania głosu, jeśli taka chęć istnieje. Jeśli nie, zapraszam i proszę uczestniczyć w sesjach. Oczywiście, kiedy chcecie się opowiadać, też gorąco zapraszam, bo to zabrzmiało pewnie niedokładnie. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z 39 sesji Rady 910 Stoszowice. Zapytuję Państwa radnych, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zgłosić jakieś uwagi do protokołu z poprzedniej sesji? Rozumiem, że ta rozmowa nie jest zgłoszeniem uwagi, tak? Pani radna Orzechowska? Ja Pani nie słyszę i nie wiem, co Pani mówi. Czy Pani zgłasza uwagę, czy nie? Nie. Chcę położyć książkę. Już. Ale jest nieopieczętowana. Wobec braku zgłoszenia uwag, informuję Państwa, że protokół tym samym został przez Radę Dzielnicy przyjęty. I przechodzimy do punktu czwartego, to jest projekty uchwał Rady. W tym samym momencie ogłaszam 10 minut przerwy i proszę do mnie panów radnych z Wróblowic oraz szefa komisji sportu. A może byśmy w tym czasie jeszcze pomogła Zbyszkowi zapakować do samochodu? Moje myśli. Patrzcie, to tam nie idzie, to robię.